Siemano Maneczko! Witam was wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj mam dla was kolejną część przygód z gry Slither.io, czyli mojej i waszej ulubionej gry. Taką mam przynajmniej nadzieję. Jak już pewnie zauważyliście po ilości odcinków, które ostatnio dodaję z tej gry, bardzo, ale to bardzo mi się ona podoba i uwielbiam w nią grać. I moim takim skrytym marzeniem, o którym śnię po nocach, jest żebyś numerem 1 na serwerze. Czy mi się to uda? Zobaczymy dzisiaj. Przechodźmy do gry. Dobra, są na tyle brzydkie lagi, że ja sobie tutaj w rogu odrobinę przeczekam. Mam nadzieję, że miną, bo jeżeli nie, to będzie źle. Kurczę, szkoda tak Polaka robić, ale no niestety, no trzeba. Wafel, oddawaj mi się. Dobra, Wafel się poddał. Polska za granicą, kochanie. Co kurwa? Dobra, kolejnego Polaka porobimy. Fuck. Dobra, sorry, nie chciałem cię porobić, bądź ze mną w teamie. Jest, no byłem, porobiłem go już przecież. Jaka cipka. Przecież jak ja go zjem, całego go zjadłem. 8000 punktów z niego mam. To się nazywa, kurczę, porobienie roku. Jest taki piękny polski cytat. Chciałeś wydymać Freda, to teraz Fred cię wydyma. Tak to właśnie było. I widzicie, były lagi, zdecydowałem, że pójdę sobie w kąt, poczekam, ale przyjrzeć taki cwaniaczek, który myślał, że jestem pierwszym lepszym graczem z Slither.io, a nie jestem. No i go porobiłem. Tutaj Syzie, o, dwóch naraz porobię, a co? Dwóch też można zamknąć. Trochę mi tego szkoda, bo to chyba Polak. Wypuściłbym go, ale już nie miałem jak zbytnio, bo zanim bym się odwinął, to by już minęło 5 lat. A, on wie, co jest grane. Znaczy, no dobra. Chyba go za wcześnie pochwaliłem. Ale wiedział, że trzeba przy mojej krawędzi stać, żebym się nie zamykał. Mam już 10 tysięcy. Ponad, a nie jestem jeszcze w topce. Kurde, ale już mi się to bardzo podoba, bo na każdym odcinku mam przynajmniej chociaż raz ponad 10 tysięcy. Może nie jestem najbardziej agresywnym graczem Slither.io, bo zajęło mi to 9 minut nagrania, żeby zdobyć te 10 tysięcy, ale to raczej nie o szybkość chodzi, a o skuteczność. Jestem 19 z 10... Wow, to bardzo dobry serwer w takim razie, skoro ja mam ponad 10 tysięcy punktów, a jestem 20. Dobra, Grabciu tutaj popełnił dużego błęda. Grabciu, mówiłem, że cię porobię. Kurde. Ja to jestem jednak ultimate gracz. Chociaż czemu ja zawsze... Bo to jest chyba polska flaga. Czemu ja właśnie Polaków zawsze robię? Nie wiem. Ale Grabciu też tu widać, że wie, o co chodzi w Slither.io. Bo też nie daje się zamknąć zbytnio. No i co? I tak będziemy latać tutaj dookoła, bo Grabciu myśli, że mnie porobi, ale no dobrze wie, że nie ma ze mną żadnych szans. Chociaż to też jest niebezpieczne trochę. Bo przyjdzie ktoś większy i mnie porobi. Jestem 15, a jak zjem Grabcia, to będę trochę większy. No już teraz chyba go porobiłem i to dość mocno. No dawaj, dawaj, no Grabciu! No, dzięki. Ups, prawie wpadłem. Dobra, 11 tysięcy, jestem dalej 15. I czy porobienie Grabcia było takie warte tego wszystkiego? Chyba nie. Nie no, ja muszę być na jakimś kozackim serwerku, skoro mam 12 tysięcy punktów i jestem 20, 17, nawet nie jestem w top 10. Zawsze z tyloma punktami już byłem w top 10 i to nawet wyżej. Jak miałem kiedyś 13,5 tysiąca na poprzednim odcinku, to byłem na 6 miejscu. Jak miałem kiedyś 11, czy tam 10 tysięcy, to byłem na 8 miejscu. Więc w tym momencie, no tutaj moi oponenci, jak to mówi Rafonix, tutaj dobrze sobie radzą. No i co, zielony? Chciałeś mnie porobić, co? Chciałeś mnie porobić. Ale nie ma tutaj tak łatwo. Dwóch zamknąłem. I sobie spokojnie tu będę ich zamykał trochę bardziej. No oczywiście ten czerwony... Prawie się zabiłem! Co ja odjebałem? Ale dobra, no porobiłem to porobiłem. Na chuj drążyć temat. To było trochę słabe, ale udało się, tak czy siak. Dobra, dalej jestem 19, a mam aż tyle punktów. O co chodzi? Zawsze chciałem mieć 15 tysięcy. Obecnie mam, więc jest dobrze. Jestem jeden... Jest 10, dobra, jestem na liście. Uff, to już sukces. To już naprawdę dla mnie bardzo duży sukces. Nigdy taki duży nie byłem. Czuję się mocarny.
Jaki kurwa fart? Czy wy to widzieliście? Gdyby ten tutaj nie porobił tamtego tam, fioletowego, to ja bym się wpierdolił w tego fioletowego i tak syto, jak nigdy w nikogo się nie wpierdoliłem. Straciłbym wszystko, o co walczyłem. Przez jeden błąd. A tamten mnie uratował, bo wcześniej rozwalił tamtego. Ja wiem, że wy możecie nie wiedzieć, ale po prostu sobie cofnijcie i zobaczcie, co się stało. Całej nie przejmę, ale trochę się najem. Mam 18 tysięcy, jestem ósmy. Powiem wam, że 18 tysięcy i ósme miejsce, to widać, że coś jest nie tak. Widać, że to jest jakiś mocarny serwer. Bo na innych serwerach z taką ilością punktów, to ja już bym był pierwszy. Tutaj też spokojnie mógłbym być pierwszy. 20 tysięcy punktów. Ja myślę, że powinienem kogoś zamknąć, takiego dużego. Czy ja powinienem z nim walczyć? Czemu on się zakręca? Ja pierdolę, ale mnie porobili. Wjebałem się w takie miejsce, że nie było chuja. Próbowałem zamknąć tamtego kolorowego. Bo on się głupio obkręcał, więc to była dobra sytuacja, żeby go zamknąć, bo był dużo krótszy. Ale wrąbałem się w takie miejsce, że było ich tam dwóch i nie miałem jak już się stamtąd wydostać. Myślę, że na wielu serwerach z takim wynikiem byłbym w top 3 przynajmniej. Dobra, na dzisiaj to już wystarczy. Ja tutaj za dużo emocji, już więcej i tak tyle nie zdobędę. A na dzisiaj to już wszystko, jak już też powiedziałem. Jeżeli wam się spodobało, to jak zawsze łapka w górę. Jeżeli wam się nie spodobało, to jak zawsze łapka w dół. Jeżeli ja wam się spodobałem, to nie zapomnijcie zostawić subskrypcji. Na dzisiaj to już wszystko. Trzymajcie się, pa, pa.